umgehen. Was ja. ist das? Wissen Sie, was das ist hier überhaupt? Nein, kann ich Ihnen nicht sagen. Aber nicht bitte hier. Achso. Mit dieser Platte. Das ist eine, das ist ein Denkmal, gewidmet von 250.000 ermordeten Zwangsarbeitern hier in Duisburg im Konzentrationslager Rattensee. Und aus dem Grund hier bin ich, um die drei Kerzen anzuzünden, jede Kerze für 100.000 Leute. Und Menschen, die hier wohnen und hier gehen, wissen nicht, dass sie über ein Denkmal, betreten. Das weiß kein Mensch Bescheid. Das ist ein bisschen traurig. Danke schön. Das stimmt, bitteschön. Jest deszczowy dzień, ale udało mi się zapalić świeczki. Tutaj, gdzie znajduje się pomnik dla 250 tysięcy zamordowanych więźniów obozu koncentracyjnego w obozie KZ Rattensee w Duisburgu. Są to trzy płyty stalowe, czy też żeliwne, odlane w tutejszej hucie i ułożone jako chodnik na drodze prowadzącej na działki. Dzisiaj jest trudno dostrzec, co jest na tych płytach. Widać jakieś przedmioty, widać to, co jest zazwyczaj zasypane tutaj śmieciami. Jest to kacet Außenlager Rattensee. Już dwie świeczki zostały zalane deszczem. Nie ma tutaj ani jednego żydowskiego nazwiska, ani imiona. Jest taka tylko uwaga. Wider das Vergessen. Nie zapomnijmy o tym. Dosyć szydercze, ponieważ płyta ta zasypywana jest liśćmi, brudami, śmieciami i nie każdy wie, że upamiętnione jest tutaj 250 tysięcy zamordowanych ludzi, głównie Polaków i Rosjan. Nie powinno się to nigdy powtórzyć. Ale powtarzają się zwyczaje. Gdyby ktoś przyszedł z polskiego konsulatu złożyć tutaj kwiaty lub też zapalić świeczkę, powinien zobaczyć również plakaty z naszego stowarzyszenia, które tutaj zamieściłem, ażeby wiadomo było, że takie rzeczy mogą się w każdej chwili powtórzyć i że zakazy języka polskiego są praktykowane również dzisiaj pod egidą pani Gesine Schwan, kandydującej na prezydenta Niemiec.
tak wygląda dzisiejsza rzeczywistość. Język polski jest znów zakazany. Ironiczny pomnik dla zamordowanych Polaków i Rosjan. Zadeptany, zgnojony przez przechodzące tutaj psy.